Kiedyś z takim, lata temu, w tym naszym pierwszym kościele, pamiętam, zaprosiliśmy takiego chłopaka, żeby głosił. On taką fajną rzecz powiedział nam. Ja potem sobie to zbadałem, rzeczywiście tak jest, że Paweł mówi, że każdą myśl bierzemy w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. Taki jest tam zapis. I on rzucił tam hasło, że tam jest napisane, że to jest takie greckie słowo użyte tam do tego wersetu. Chodzi o podważenie myśli. Bierzemy w niewolę posłuszeństwa każdą myśl. Chodzi o to, że podważamy każdą myśl i zastępujemy ją myślą Chrystusową, nie? I tam jest to słowo podważyć. To jest takie fajne słowo, które jednocześnie dzisiaj się nadal w Grece używa do wyrywania gwoździ łapką. Że to jest w ogóle ta sama rzecz, że to trzeba coś podważyć. Dokładnie. Wsadzić, kurczę, jakiś łom i podważyć coś, bo to coś jest ciężkie. Tak, trzeba takie coś założyć, bo jest w ludziach coś takiego, jest coś umocowane bardzo mocno. Bo zobaczcie, to jest ciekawe, bo to jest taka praca na własnym umyśle. Wiesz, patrzysz, że masz jakieś przekonanie i w ogóle, no w zasadzie żyjesz sobie z tym przekonaniem. To nie jest jakieś grzeszne, jakieś takie stricte, tylko, a to jest taki cały moduł ciężki, który przeszkadza ci osiągnąć sukces. Tobie. Personalnie tobie, bo to nie chodzi tam o innych ludzi, nie? Ale właśnie personalnie tobie. A widać tylko wierzchołek, a to jest cholernie ciężkie. I to naprawdę takie podważenie, to potem wywołuje taką burzę. Ale te burze są bardzo dobre, bo to lepsze są takie burze niż wiesz, o co chodzi, gniecenie w sobie czegoś przez lata, prawda? Więc to tak samo jak z tą łaską, bo potem przychodzili ludzie i mówili, kurczę, ty, to mnie, tu mi wyzwoliło, tam mi wyzwoliło, wiesz, stoję zupełnie inaczej. Ja mówię, no właśnie, no. Czasem trzeba tak, wiecie. No ale dobra, idąc w temacie bliskości w małżeństwie, bo o tym chcę teraz mówić, rzecz bardzo ważna, bo rzecz, która... pozwala na to, żeby w małżeństwie nie było, żeby nie pozwolić, aby w małżeństwie był jakikolwiek zgrzyt. Tak jak miłość jest punktem wyjścia do w ogóle spotkania kogoś, prawdziwego spotkania, prawda? Tak bliskość w małżeństwie, ona jest kluczem do tego, żeby tam nic nie zgrzytało. To wielu ludzi nie wierzy, że może w małżeństwie nic nie zgrzytać. Że to można tak żyć rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty, że nic nie zgrzyta. No jest to możliwe. To nie jest żaden idealizm jakiś. To nie jest idealizm. Jeśli obydwoje ludzi, mąż i żona, posiadają realne życie modlitewne, jeśli realnie dla nich prawda Boża jest fundamentem i oni do tego dodadzą bliskość, nic nie będzie zgrzytać w małżeństwie. Można przestać w ogóle myśleć o tym, że cokolwiek tam będzie zgrzytać. Bliski, to znaczy znajdujący się w niewielkiej odległości. Bliskość to jest bycie ze sobą w niewielkiej odległości. Bliziutko. I małżeństwo musi być blisko siebie. Ta bliskość, ona jest wręcz, kiedy ktoś by popatrzył na to z boku, dziwna. No bo co? Popatrzcie. Jest małżeństwo i na przykład oni mają takie i myślenie, że to teraz ja mam czas dla siebie, a ja mam czas dla siebie. I to jest
W ogóle, wiecie, to weszło w normę u ludzi. Czas dla siebie mam. A co to jest czas dla siebie? A po co ty wchodziłeś w małżeństwo? Kto ci kazał tam wchodzić? Czy można mieć czas dla siebie po kokardkę? Jak się nie wchodzi w małżeństwo. Ale sama idea wejścia w małżeństwo powoduje, że ty się zrzekasz czasu dla siebie. A to jest niewygodne dla ludzi. To wielu ludzi to tego jakby nie łapie. Jak to ja nie mogę wyjść z kolegami? Ale możesz wszystko, tylko co? Nie chcesz. Nie chcesz. Można doprowadzić swoje małżeństwo do tego, że nie będzie się chciało przebywać bez tego człowieka. Nie będzie się chciało. Nie będzie w środku pragnienia bycia daleko. I to jest Boży kierunek. Małżeństwo nie może mieć dwóch odrębnych światów. Po prostu. No bo po co? Znowu pytanie jest to małżeństwo, jeśli mają mieć dwa odrębne światy. Żeby co? Pomagać sobie? Bzyknąć się raz na jakiś czas? Do tego nie potrzeba małżeństwa. Małżeństwo jest czymś innym. To jest świadoma decyzja, że chcę być z tym drugim człowiekiem, ponieważ go kocham. Prawdziwie go kocham. Chcę być z tym drugim człowiekiem. Tutaj fajnie Mirek dzisiaj mówił, że rok czasu przychodzi do Joli, weź się pomóc, bo tego nie chce mieć. Dlaczego? Bo go to męczyło. Dlaczego go to męczyło? No bo chciał z nią być. W ogóle no chce z nią być, no ona nie ma tu jeszcze jakiegoś tam przekonania. No i co robi facet? No facet cierpi. Facet cierpi. Mówisz, już nie chce tego. Tego już nie. Dlaczego? Bo to już było coś, co nie dotyczyło jedynie jego. Tam się druga osoba pojawiła w tym układzie życiowym. Czyli on do tej pory co tam chodził sam, potem pojawia się Jola i teraz się okazuje, że jemu jest źle być samemu. I teraz zobaczcie, gdy idziemy dalej tym tokiem myślowym, jak można w małżeństwie jako takim szukać potem rozdzielenia, oddzielenia, nazwijmy to w ten sposób. Rozumiecie? Fajnie Paweł o tym pisze, to mało kto jakby kompleksowo to bierze, bo Paweł mówi, nie unikajcie współżycia, chyba że na czas modlitwy. Tutaj tylko to jest coś głębszego, coś szerszego niż tylko życie seksualne, bo tutaj chodzi o to, że tak naprawdę dwoje ludzi, którzy ze sobą są, to w nich może zaistnieć tylko jedno pragnienie odosobnienia i to jest pragnienie komory. No bo jeśli jest inne, to jest to chore. Więc nie można mieć dwóch odrębnych światów. Kiedy małżeństwo powstaje, to światy się mieszają. Światy muszą się wymieszać. Nie można liczyć, że one się nie wymieszają, że ja zostanę sam, ona też będzie i po prostu będziemy coś tam prowadzić, coś tam robić razem. Będziemy mieli jakiś wspólny dom, wspólne dzieci, jakieś takie sprawy. Absolutnie. Żeby być blisko siebie, trzeba być zorientowanym na siebie. Bo wielu ludzi mówi, to jak mam być blisko tego człowieka? Ja mówię, zorientuj się na niego. Ustaw jego
jako punkt wyjścia twoich decyzji różnych. Tego człowieka ustaw. A ja? No nie wiem, co ty. Dobrze by było, żeby on ciebie ustawił jako tego człowieka, na którego jest zorientowany. Wiecie, dramat jest wtedy, kiedy właśnie są te małżeństwa i jedno, że tak powiem, jest w tej formie zorientowania, drugie nie jest. Tylko tutaj ja zadaję znowu pytanie o miłość, takie, bo to są te moje częste pytania. No, a jak to do miłości się odnosi? Bo ja tych ludzi zawracam do miłości, tak. Takie pytanie a propos wspólnych decyzji. No i na przykład jak załóżmy jedna osoba prowadzi jakąś działalność, no i tam podejmuje różne decyzje, no są małżeństwem, ale to rozumiem, że wspólne decyzje gospodarstwa domowego, no ale już przy tych... Ale Mateuszek, ty mnie pytasz o różne podziały w rolach i tak dalej. My nie o tym mówimy teraz. Okej, to dobrze, wiesz, bo chodziło o to, że... To w ogóle mówimy o bliskości w małżeństwie. Tak, żeby wyłączyć tutaj... Nie, to wyłączamy. To takie rzeczy, to wiesz, są na były małżeństwo i rodzina, jest taki cały pakiet, można tego sobie przesłuchiwać, wiecie. My musimy, bo żebyście też zrozumieli, co my robimy. My wychodzimy naprzeciwko bieżącym potrzebom, ja je widzę. Tu nie jest kwestia opisu, wiesz, całego małżeństwa, jak ono ma funkcjonować, tylko tu chodzi o bliskość, tu chodzi o ten kulminacyjny punkt. Bo to jest tak samo jak z tą miłością, że kiedy my osiągamy bliskość w małżeństwie, to znowu nie powstają te dylematy. No w ogóle nie, no jak blisko jest, jak jesteś blisko drugiego człowieka, serce do serca, to nie powstają te dylematy. Tam nikt nikomu nie zagląda, kurczę, w kieszeń. Nikt nikomu nie sprawdza SMS-ów. Rozumiecie, o co chodzi? Leżą dwa telefony, jeden przy drugim, proszę ciebie, a nigdy się nie włącza telefonu małżonka czy małżonki. Po prostu. Rozumiesz? To w ogóle, wiesz, to zadania życiowe, różne funkcje, no każdy z nas ma różne funkcje, różne zadania. Tak? Mnie tydzień w domu nie ma, na przykład. To jest jakieś zadanie, jakaś funkcja, jakieś powołanie od Boga, gdzieś jakiś kierunek życia, nie? Ale to jest zupełnie inny temat. Trzeba być zorientowanym na siebie. Trzeba w ogóle patrzeć na drugiego człowieka jako na wartość. Bo pytanie, dlaczego się ochajtałeś, czy się ochajtałeś? Z jakiego powodu? Jakaś wartość musiała być w tym człowieku. Jakąś perłę dostrzegłeś, czy dostrzegłeś? Żeby być zorientowanym na siebie, to nie można być człowiekiem poniżonym i wybrakowanym. Znowu do tego wracam. No bo jak być zorientowanym na kogoś, jak ciągle się odczuwa braki? To on powinien na mnie zwrócić uwagę. To on powinien, to ona powinna. Ileż ja tego słyszę od ludzi. On powinien być taki. Ona to powinna być taka. A ja wcale nie twierdzę, że to ten człowiek nie ma racji. No bo jak ja słyszę, co tam ludzie sobie robią, to mnie włosy na głowie rosną, człowieku, rozumiesz? To tylko co potrafią wierzący ludzie sobie zrobić. Jakie przykrości, jakie kurcze rany, jakie rzeczy, to się w pale nie mieści w ogóle. Rozumiecie, o co chodzi? To ja... Czasami to tak siedzę, mówię, Panie Boże, to ja chyba mniej, byłem mniejszym bydlakiem w świecie, jak byłem. Tam przynajmniej wszystko było jasne. Żony są w domach, dziwki za płotem i trzeba być człowiekiem, tak? To wszystko było proste. Nic nie było w ogóle trudne, tak? Ale przynajmniej jasno określone. No, okazuje się, że w chrześcijaństwie jest zawalowane, kurcze, zakryte, małżeństwa są nieszczęśliwe, ludzie stają się kim? Wrogami swoimi. Są wrogo nastawieni. I tutaj ja zawsze znowu do tego, no, a co z tą miłością? Co między wami tam jest? Co tam trzyma was?
przyzwyczajenie, dzieci, kredyt. Co? To każdy sobie musi bardzo poważnie na to pytanie odpowiedzieć, nie? Żeby być blisko siebie, to trzeba siebie chcieć. Chcieć. Nie obraz chcieć jakiś. Wiecie, co ludzie kochają? Kochają w cudzysłowie. Obraz, który sobie wygenerowali w umyśle. Obraz. A ten człowiek jest inny niż ten obraz. Bo mi się nie podoba w nim to, bo mi się nie podoba w nim tamto. Jak to ci się nie podoba? Przecież go wybrałeś. Wybrałaś. Jak to ci się nie... A to wcześniej nie było widać. Jak nie było widać? Nie chciałeś widzieć. Albo nie chciałaś widzieć. Miałeś idealistyczne myślenie życzeniowe, a nie realny ogląd sytuacji. Ja nie wiem, co znaczy, jak to się zmienił. Zmienił się, po ślubie się on zmienił? Bo teraz był inny, teraz jest potworem. Zawsze był potworem, tylko nigdy nie chciałaś potwora w nim zobaczyć. A przede wszystkim znowu, a o co chodzi z tą miłością? Jakim sposobem się ochajtałaś z potworem? Wyjaśnij mi, jak to się dzieje, że się zakochujemy, co to jest piękna i bestia? Rozumiesz? Bliskość, ona powoduje, że chcesz człowieka. Wiesz w ilu procentach? W 100. Bo w ogóle do Boga chcesz. A ludzie mówią, już mam go dość. Co z tą miłością? Jak masz dość? Trzeba być pasjonatem drugiego człowieka. Pasjonatem. Pasjonatem. To pierwsza osoba po Bogu w życiu. Pierwsza po Bogu. To pasjonat. Kiedy ludzie są ze sobą blisko, to z szacunkiem wymawiają swoje imię. Z szacunkiem. Ich sumienie nie pozwoli im na to, żeby tego człowieka postawić niżej niż jako pierwszego po Bogu. Po prostu. Bo inaczej znowu pytanie o miłość. Najwięcej będzie w waszym życiu pytań o miłość. I powinniście je zadawać. Powinniście je zadawać. Sobie. Bogu. Trzeba to rozumiecie, trzeba się pytać o to, kurczę, musimy mieć zawsze to wyklarowane, a bliskość jest efektem odpowiedzi na to, jak kocham, to ja jestem blisko. W ogóle do głowy mi nie przychodzi, żeby być daleko. Rozumiecie? Do głowy mi nie przychodzi. Kiedyś u nas w mieście, i obydwoje już nie żyją ci ludzie, było takie małżeństwo. On, to było w latach 80. czy nawet pod koniec lat 70. Pod koniec lat 70. na jednej takiej zabawie wiejskiej zatłuk dwóch ormowców. Ci z was, którzy słyszeli ORMO, Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Takie chodziły typy po tym kraju. Nie wiadomo, do czego to służyło do końca. Zajmowało to się kapowaniem na każdym kroku na policję, co kto robi, co kto myśli i tak dalej.
No i się znaleźli na takiej zabawie wiejskiej, no i tam chłopaki sobie popili, no i ci zaczęli się sadzić, no bo to wiecie, koniec lat 70. to oni się uważali za bogów. No to tak się skończyło, że dostali po parę kos i finito, nie? No i tam nie wiadomo było, kto ich stuknął. I taki jeden człowiek, on tam był, wtedy był młodym chłopakiem. Znaczy już miał żonę i nawet był z nią na tej zabawie. A on został aresztowany do tej sprawy. Nie mogli mu udowodnić w 100%. No to w tamtych latach robili procesy poszlakowe. Przyładowali mu 20 lat. On się nazywał Grzyb. I on siedział 19,5 roku. I on wyszedł. I co ja pamiętam? Ja tą historię sobie wygrzebałem, ale co ja pamiętam o tym człowieku? Ten człowiek, bo ta żona na niego czekała te 19,5 roku. I oni zawsze, kiedy ich widziałem, jak chodzili po ulicy, to chodzili za ręki. Już mieli tam po 80 parę lat do końca swoich dni. Rozumiecie? Do końca swoich dni. Za ręki jak małolaci. Ja się im przyglądałem. Ja mam ten obraz przed oczyma. Mi Duch Święty to zaraz zachował przed oczyma. Jak dzisiaj słyszę o tym, jak małżeństwa się leją w kościele duszą i wyklinają i mówią do siebie w ogóle Biblią, to te kurcze tego Grzyba z tą żoną widzę, wiesz. Rozumiesz? Duch Święty mi to zawsze pokazuje jakoś dziwnie. Wiecie czemu? Bo to kurcze o to chodzi. To jest ten standard. To nie jest jakaś nadwyżka. To nie jest coś wow. Wiecie, co to jest? Punkt zero. Punkt wyjścia. Rozumiesz? Punkt zero. Punkt wyjścia. To jest to. Reszta to jest kibel. Kibel. I ludzie odpowiedzą przed Bogiem za to, że nie szanują miłości. Wiem o tym. Staną kiedyś przed Trybunałem Chrystusowym i się ich Jezus zapyta, co z tą miłością? Co z tą miłością? Trzeba lubić jej wszystkie cechy i zachowania, żeby być blisko. Rozumiecie to? Lubić wszystkie cechy i zachowania partnera, żeby być blisko. Ktoś powie, no ale jeżeli on ma takie cechy, a nie, ja nie wiem, jakie ma twój partner cechy i ja nie wiem, dlaczegoś go wybrał z tymi cechami, ja nie wiem tego. Nie wiem, czemu 10., 15. rok się docieracie, ja tego nie wiem. Wiem jedno, pamiętam Grzyba. Tyle pamiętam. Może ja jestem prosty człowiek, ale oni nie znali te Grzyby Boga chyba nawet. Chociaż nie wiem, czy nie znali, bo to jest trudne do powiedzenia. A charyzmatycy znają bardzo dobrze Boga. A cały czas coś im nie pasuje w drugim człowieku. Bo on sedes otwiera, bo ona sedes zamyka. Bo on oszczał sedes. Oszczał. Taki ma dynks. Sam zrobić. On oszczał sedes. Wytrzyj. Sedes. Powiem mu, żeby nie oszczał. Powiedz mu. Zawieź jeszcze kartkę, proszę ciebie, nad sedesem. Nie myśl, że jest taki długi, stawaj bliżej. Taki u mnie na siłowni taka kartka wisi. Słowo honoru.
bo się właścicielowi nie chciało kibla myć. A ja widzę grzybów. Rozumiesz? Jak chodzą za rękę i mają po 80 parę lat. Takie coś widzę przed oczyma. Taką wizję mam małżeństwa. Kiedyś taką ładną rzecz usłyszałem tutaj od jednej osoby w tym kościele, już nie ma. Nie ma tej osoby tutaj. Taką ładną rzecz powiedziała dziewczyna. Mówi tak. Ja to lubię wszystko, co mój mąż robi, bo przynajmniej wiem, że mam męża. Ja mówię, w ogóle to mądre jest, co ona powiedziała. Mówi, zawsze pamiętam, że mam faceta, mówi, no. Coś tam zrobi, pójdę posprzątam, bo faceta mam. Mówi, na początku to jak byłam głupia, to się na to denerwowałam, to chodziłam i to mnie przeszkadzało. Tam. A potem sobie tak uświadomiłam, modlę się, mówię, a Bóg mówi, to zobacz, będziesz pamiętała, że chłopa masz. Miałaś chłopa tyle lat. Teraz się ciesz, że go masz. Wiecie, bo ludzie by chcieli wszystko wyrównać. W ogóle ludzie to wiecie, co myślą? Że miłość to jest coś takiego, że ona przychodzi i wyrówna ludzi. A miłość nic nie wyrównuje. Miłość to nie jest walec drogowy. Ona nic nie wyrównuje. Ona wpływa na twoje serce. Na twoje serce wpływa, rozumiesz? Rozmiękcza ci serce. Ona działa jak kwas. Rozmiękcza cię. Wiesz, po co cię rozmiękcza? Żebyś, kurczę, po raz tysięczny nie zadawał tego samego pytania. Tylko wziął tego człowieka takim, jak ten człowiek jest. Takiego masz człowieka. Ja ci go nie wybrałem. Nie można wybiórczo kochać. Nie można wybiórczo kochać. Wybiórczo. Wybiorę sobie jakieś cechy. Te kocham, tamte nie kocham. Będę teraz czekał, aż się tamte cechy zmienią. Ja nie wiem, czy się zmienią. Można rozmawiać o fundamentalnych sprawach. I to jest normalne. Jesteśmy małżeństwem, ale też jesteśmy obydwoje wierzącymi ludźmi. Możemy o fundamentalnych sprawach rozmawiać, ale nie o setkach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy jakichś cech, jakichś wątków życiowych. Bo ja myślałem, że to będzie tak wszystko pięknie poukładane. To nie o to chodzi, że pięknie poukładane. To chodzi o to, czy cię kręci ten facet, czy cię kręci ta kobieta. To jest ważne. To w ogóle jest ważne. Czy to jest on, czy to jest ona, czy to, bo jeśli to on, bo jeśli to ona, to teraz bądź blisko. Jak najbliżej. Jak najbliżej. Ale mi to przynosi dyskomfort. Znowu pytanie o miłość. Dyskomfort ci przynosi ten człowiek? No tak, bo on mnie denerwuje. No denerwuje cię. No przecież powiedziałeś, że go kochasz. Jak to kochasz i cię denerwuje? No jak to kochasz? Ty uważasz, że Bóg, że ty Boga denerwujesz? Że Bóg siedzi, kurczę, na górze, drepcze w miejscu. Rozumiesz, o co chodzi? Z nogi na nogi, ale mnie wpienia. Żeby nie Jezus ten łeb urwał. Rozumiesz? Czasami przeraża mnie ludzka analiza w ogóle, nie? Bo on mnie wpienia, ten człowiek. Denerwuje mnie. Ja mówię, przecież to jest twój mąż. To jest twoja żona. Jak to cię denerwuje? No denerwuje cię? No pytanie o miłość. A co on robi, że cię denerwuje? Już tyle razy mówiłem, żeby w ogóle te ubrania, co tam wkłada, to nie mieszał tych czarnych z białymi. No, tyle razy mu mówiłam, co on jest nienormalny.
wkłada wszystko razem, pakuje w tą pralkę. By mógł, to by nogą upchnął. Papier wiesza mnie, człowieku, językiem do ściany, a nie do zewnątrz. Jak może? Ja to przekładam, tłumaczę. Tak wieszaj, łatwiej się bierze. Nie, on swoje. Takie rozmowy prowadzą ludzie wierzący. Różne. Dziwne. Żeby nie próbować kochać kogoś wybiórczo, to trzeba być pogodzonym z samym sobą i wewnętrznie spokojnym. Bo wiesz, dlaczego ty kochasz wybiórczo? Wiesz, czemu ty człowieka chcesz zmieniać? Bo ty jesteś wewnętrznie skonfliktowany sam ze sobą. Ty jesteś człowiek konfliktu. Ty masz sam do siebie jakieś anse. Masz jakieś niedocenienia. Nie uważasz się za wysoką wartość człowieczą. Rozumiesz? To rozumiecie, to jest mega ważne. To stąd wychodzą te problemy. Czujesz normalne, różne formy patologiczne w swojej duszy. I chodzisz się do tego człowieka, czepiasz. A wiecie, że każdy udowodni swoją rację. Się uprzemy, jakbyśmy tak się uparli, to w ogóle my udowodnimy swoją rację. To może niekoniecznie tam zaargumentujemy wielkimi argumentami, ale w ogóle się jeszcze powołamy na uczucia, na różne rzeczy, bo takie rzeczy jesteśmy w stanie wyciągnąć. Rozumiesz, o co chodzi? I nie ma problemu. I zaraz powiemy, to moja racja jest po mojej stronie. Jesteśmy mistrzami w tym, a im lepiej znamy Pismo Święte, tym jesteśmy lepszymi mistrzami. Wytłumaczymy człowiekowi wszystko. Rozumieć, a przede wszystkim najpierw to w nas powstaje, czyli my sobie to wzięliśmy, wytłumaczyliśmy. Zakrzyczymy, jeśli trzeba. Ale to jest brak pogodzenia ze sobą. Brak pogodzenia ze sobą. Brak wewnętrznego spokoju. Bliskość potrzebuje komunikacji. Bliskość musi komunikować, bo jak jest się blisko, to każdy ruch jest odczuwalny dla drugiego człowieka. Trzeba komunikować cały czas. Nie zamykać się w sobie, nie przeżywać wewnętrzne życie. Co robisz? Wewnętrznie przeżywam. Jak wewnętrznie przeżywasz? Po coś się hajtał. Żeby wewnętrznie coś przeżywać? Co to jest, człowieku? Dlatego wielu ludzi próbuje połączyć, wiecie, małżeństwo z czymś, co dalej jest ich taką w ogóle suwerennością. Oni chcą to złączyć. To nie da, tego się nie da złączyć. To nie pasuje do siebie. Rozumiesz? To nie pasuje. W ogóle jak się znajdzie męża czy żonę, jak tą miłość spotkasz i dojdzie do tego małżeństwa, to tutaj zaczynają następować jakby, tu się wchodzi w ogóle w inny świat. To jest zupełnie inny świat. Stajesz się pasjonatem drugiego człowieka, pasjonatem. Patrzysz, co tu zrobić temu drugiemu człowiekowi. Co ja dziś mu, no to wiersz mu napiszę, no to kwiata mu kupię, no to zrobię mu fajne jedzenie, no to kurczę, coś mu tam innego zrobię, tak? Coś zrobię. Dlaczego zrobił? Jestem pasjonatem, że mógł temu pomnik postawił. Pomnik. Taki. I to dla wielu ludzi to jest za dużo, bo oni by chcieli jakiegoś takiego związku, którego ja nie rozumiem. Że kiedyś, ja kiedyś, jak byłem zaburzonym człowiekiem, to ja byłem propagatorem takich związków na półgwizdka, bo to było cholernie bezpieczne. Bardzo bezpieczne to było. Będę ja, będzie Agata,
Rozumiecie, o co chodzi? Będziemy mieli różne rzeczy. Będziemy mieli służbę, będziemy mieli to, będziemy mieli to. Tylko ja, jak ja zacząłem się opamiętywać, ja mówię, Boże, kochany, my jesteśmy ze sobą tyle lat, ale odległość, która jest między nami, to jest, człowieku, 500 milionów lat świetlnych. My żyjemy na dwóch innych planetach w ogóle, człowieku. Ona na jednej, ja żyję na drugiej. My tu już Federację Apostolską założyliśmy, różne rzeczy, duszpasterstwo ludzi prowadzimy, a my żyjemy na dwóch różnych planetach. Ja mówię, kurczę, człowieku, to te planety oddzielone o lata świetlne. Ja to, rozumiecie, bo to ja byłem w szoku, jak ja zacząłem te rzeczy widzieć. W szoku. Okazało się, że to moje małżeństwo to nie jest jakiś wyjątek. Że tego jest full, tylko się tego nie pokazuje. Nie pokazuje się tych rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Ja potem dopiero, ja zacząłem trybić, ja mówię, zaraz, mi się zaczęły przypominać takie rzeczy, wiecie, jeździliśmy jako ewangeliści po całej Polsce, widziałem w ogóle, jak wyglądają domy pastorów, jak wyglądają różne domy usługujących i potem te zdjęcia ich razem w necie, jak jeszcze Facebook zaczął powstawać i te zdjęcia, mąż, żona, uśmiechnięci. Ja mówię, przecież ja byłem u nich w domu, ja pamiętam, że byłem u nich w domu, nocowałem u nich, a oni ze sobą zamienili może 3 słowa w tym czasie, co ja tam byłem. A to naprawdę nie był duży dom. A na zdjęciach na Facebooku wyglądają, człowieku, szczęśliwi, zadowoleni, rozumiesz? Aureoli brakuje. Ja mi zacząłem sobie przypominać, zaraz mówię, albo z nim rozmawiałem, albo z nią rozmawiam, a wszystko się dzieje w jednym domu, rozumiecie? My tam gdzieś mamy jakąś sypialenkę daną. Ja nawet słuchałem wieczorem, pamiętam, oni nic nie mówili do siebie. To nie mówiłem, nie mowy? Wcześniej, w ogóle, wiecie, jak byłem takim tak niedoinformowanym człowiekiem, ja myślałem, tacy duchowi ludzie przeżywają tak życie, wiecie, duchem w Duchu Świętym. Tak, tak, kontemplują. Chodzi o to, że to kłamstwo jest. Bliskość to jest jedyna formuła, która może być. Reszta to jest kłamstwo. To, co się dzieje oprócz bliskości w małżeństwie, to jest kłamstwo. Kłamstwo, kłamstwo. Diabelskie oszustwo. Podpucha, żeby się na tym skupić. I teologia do tego dorobiona. Jaki jestem, teraz tak wyspokojniałem, teraz to już to, teraz to ja się już też zgadzam na to, co on, już się z nim nie kłócę. Dlaczego się z nim nie kłócisz? Bo się zgadzasz? Nie, no wiesz, dla spokoju. Dziękuję bardzo, mówię, przecież ty siedzisz w klatce. W klatce jesteście. Bo już jesteście nawróceni tyle lat, ty już nauczyłaś się nie przypieprzać, on się nauczył, proszę ciebie, nie przypieprzać i teraz żyjecie, rozumiesz, o co chodzi? I się nazywa w Duchu Świętym. To nie jest w żadnym Duchu Świętym. To jest po prostu zwykłe wyizolowanie, wręcz postępujące wyizolowanie. Bo to będzie postępować teraz. Bo w bliskości jest komunikacja. Bliskość potrzebuje komunikacji słownej, komunikacji emocjonalnej. Tam jest cały czas komunikacja słowna i komunikacja emocjonalna. To nie jest rozmowa, kupiłeś dzisiaj 3 kilo jabłek, kupiłem, a ty prąd zapłaciłaś, zapłaciłem. Porozmawiali ze sobą. A jak tam z dziećmi? No są. Ty byś tutaj zareagował, bo tam Janek wybił, kurczę, zęba komuś. No to jutro pójdę do szkoły, to załatwię sprawę. Rozumiesz, o co chodzi? Wypiję potem wieczorem jakieś tam pół wina, bzyknął się, kurczę, rozumiesz, wiesz, na pół gwizdka, jest pięknie. Wst.
wstyd. Trzeba się będzie tłumaczyć przed Jezusem z tego. Co zrobiłeś z tą miłością, będzie pytał. Komunikacja taka i słowna, i emocjonalna to jest rzecz, która ma być ustawiczna, ciągle trwająca. Nie po prostu ona się zdarza nam, tylko cały czas płynie. Komunikujemy, co czujemy, komunikujemy, co myślimy. Rozumiesz, o co chodzi? Tam cały czas musi trwać. Coś musi trwać między tymi ludźmi. Tam cały czas się musi kręcić małe tornado. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja nie twierdzę, że to ma być, że to mają być wielkie non-stop wybuchy jakieś. To nie o to chodzi. Tylko tam musi cały czas być przepływ życia wśród tych ludzi. Zainteresowanie sobą, zainteresowanie tym, co czuję, mówienie o tym, co czuję, eksponowanie moich uczuć wobec drugiego człowieka. Czasami jest to bardziej wybuchowe, czasami to jest bardziej stonowane. To nieistotne, ważne, że ten mały tornado się kręci. Musi się kręcić. Nie można mówić w ogóle, że tacy jesteśmy teraz przez Boga w ogóle stonowani, tacy techniczni, człowieku. Należy być zainteresowanym czyimiś poglądami, decyzjami, ideami, działaniami. Należy o tym rozmawiać, szukać, dlaczego ty tak myślisz, a czemu ty tak czujesz, a czemu ty to zrobiłeś. A co cię obchodzi? Idź do garów. Ja w tej chwili śmieję się, natomiast rzeczywiście w tej kanwie jest masa rozmów. W tej kanwie. Co cię to obchodzi? Jak to cię obchodzi? No co cię to obchodzi? Przecież jesteś moim mężem czy żoną. Jesteś obiektem mojej miłości. Obiektem mojej miłości. Interesuje mnie to wszystko. Interesuje mnie. Jakie masz zdanie na ten temat? Takie. A ja mam inne. Kurczę, a dlaczego ty masz inne? A powiedz mi, czemu ty masz inne. A może ty masz rację? Nie wiem, zobaczę. Ale muszę się dowiedzieć. Co myślisz? Co czujesz? I to musi być ukierunkowane do drugiej osoby. To nie o to chodzi, że człowiek staje i wybucha egocentrycznym w ogóle związkiem emocjonalnym. Bo to w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię o komunikacji. Komunikuję swoje emocje. Komunikuję słowa. Dotykam tego człowieka. On dotyka mnie. Chłonę to, co on do mnie mówi. Chłonę to, co on do mnie komunikuje emocjonalnie. Jestem tym zainteresowany. To nie chodzi o to, żeby pamiętać każdą sprawę, o której ktoś powie, bo to nie w tym sprawa, a potem domagać się, przecież ci mówiłam, nie pamiętasz? No kurczę, możesz nie pamiętać. Facet to jest jeszcze taka konstrukcja, rozumiecie, że no taka jest konstrukcja. No. Ja nie pamiętam o różnych rzeczach. Ja się dopytuję, kiedy się córka urodziła. Ostatnio nawet pytałem na kolonii, zapisywałem, mówię, ty to na pewno, czy 3 lutego? No na pewno. Rozumiem. Bo to jest też taki mózg jest u mężczyzny. To naprawdę nie jest brak szacunku. To jest taki w ogóle mózg. On naprawdę może przyjść i zobaczyć, nie zobaczyć tego twojego koloru włosów, że jest zmieniony o 4 tony. On naprawdę może nie zobaczyć, bo on nie zatrybi. Rozumiesz, o co chodzi? Dla niego jakbyś była blondynka, będziesz czarna, to on wow. Wiecie, o co chodzi? To jest jak w tym dowcipie, że żona w ogóle już miała dosyć tego, że mąż na nią nie zwraca uwagi. Wreszcie mówi, nie no. Mówi, kurczę, założyła maskę przeciwgazową, podeszła do niego, gazetę mu ściągnęła, patrzy się na niego i mówi, o, zgoliłaś brwi? Wiesz, o co chodzi? No rzeczywiście, facet ma takie, kurcze, rozumiesz, popieprzenie. Uważam osobiście, bo to jest, znaczy to można wypracować.
To jak się skupi, mocno się napnie, kurczę, to on to wypracuje generalnie, facet, nie? Bo, natomiast on tego nie ma w swojej naturze. To nie jest dla niego naturalne. Rozumiesz? To po prostu, to znaczy, są takie precedensy, czasami się tam zdarzają, że ten, ale zazwyczaj to nie jest w ogóle naturalna historia. Nie? Ale to są rzeczy naprawdę drugiego rzędu. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby ustawicznie komunikować emocje. Nawet powtarzać tą rzecz 10-15 razy, rozumiesz? Bo to chodzi o komunikację. Należy też być zainteresowanym czyimiś emocjami i je współprzeżywać. Przeżywam to razem z tobą. Coś tam przeżywasz, no to ja też przeżywam. Ja też. Nie przychodzę i ci nie mówię, że nie powinieneś tak przeżywać. Ty powinieneś to, kurczę, no, błagam cię, no. Nie ty, no, nie moja żona, no człowieku, no, diabeł mnie codziennie mówi, co ja powinienem robić, no. Codziennie. I przypomina mi, czego nie zrobiłem, no, człowieku. Szepcze mnie na ucho, na dwa uszy mnie szepcze. Ty nie mów mi tego, no, czego nie zrobiłem jeszcze. Co mam zrobić? Nie wiem, no zrób za mnie, no kurczę, no. Nie zrobiłem, ale przecież no, nie dlatego, że ja tego nie robię po prostu. Ja to robię. Należy również uwalniać przy małżonku swoje emocje. Uwalniać emocje, a nie być człowiekiem, kurczę, właśnie stonowanym emocjonalnie. A potem to są takie teksty. Jedna osoba, ona manifestuje te emocje, druga jest zamknięta na trzy spusty, ale wiecie, co mówi? Ona nie mówi, że jest zablokowana. Ona mówi, wiesz, ja to mam pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Zobacz, ty jesteś taka rozemocjonowana, a ja, widzisz? A dlaczego ty nie jesteś rozemocjonowany, powiedz? A byłeś kiedyś? Kiedy byłeś rozemocjonowany? Kiedy? Jak na uwielbieniu nogą ruszyłeś? To jest emocja twoja? Kurczę. Jaka... Spokój to jest spokój wewnętrzny. A uwalnianie emocji to jest uwalnianie emocji. Trzeba w ogóle powiedzieć sobie prosto i jasno, mam problem z uwalnianiem emocji. Mam problem. A bo emocje wiecie po co są? Żeby je co? Uwalniać. Takie w ogóle dziwna taka rzecz. Wiecie? Większość ludzi, to ja nie wiem, myślę, że po co są emocje. Albo żeby ich nie kontrolować i emocje ich kontrolują, wtedy oni w ogóle nic nie wiedzą. Rozumiesz, są w ogóle człowieku jak wiatr. Pchnięci. Albo w ogóle zamknął wszystkie emocje w jakimś kurcze, w jakiejś dziupli i oni teraz są stonowani. Mówią to tak, ręce trzymają. Wiesz, o co chodzi? I koniec. My są stonowani. A dlaczego stonowany jesteś? Emocje to jest coś, co się wyjmuje, bo co się nimi robi? Dotyka się drugiego człowieka nimi. To jest jeden z elementów dotknięcia drugiego człowieka. Cholernie przydatny w miłości. Bliskość wymaga powierzenia się drugiemu człowiekowi. Powierzenie się to zaufanie komuś do tego stopnia, że oddaje mu się autorytet nad daną dziedziną życia. Rozumiesz? To jest powierzenie się temu człowiekowi. Ja na przykład, jak Agata odebrała prawo jazdy, ja się od razu postanowiłem powierzyć. I mówię, jedziemy do Radomia. Pierwszego dnia po odbiorze tego prawo jazdy. Ale powiem wam, bardzo mi było ciężko się powierzyć. Ja ten samochód z nią prowadziłem przez pierwszy rok czy dwa, to ja go prowadziłem razem z nią. Wciskałem pedały, człowieku, rozumiem. Się w życiu nie przespał w drodze, jak ona prowadziła. Nigdy. Rozumiesz? To było cholernie ciężkie. Ja w ogóle przyszedłem do Boga z tym. Ja mówię, Boże, mam jakieś problemy. A Bóg mówi, masz dużo problemów w ogóle. Dowiedziałem się.
To było w ogóle, okazało się, że to... bo to jest ciekawe, wiesz, bo to jest Bóg wieczny, pamiętajcie, to w ogóle. Więc dowiedziałem się, że ja mam w ogóle problem z powierzeniem. W ogóle, globalnie. To coś to jest jakiś tam mikroelement mojego problemu z powierzeniem. Nie? A bliskość składa się z wielu powierzeń. Się non-stop powierzasz człowiekowi w różnych dziedzinach. I teraz proszę, jak się powierzać człowiekowi, wobec którego się coś ma? Bo ty jesteś taki, bo ty jesteś niekompletny, bo ty jesteś niekompletna i tak dalej. To jak się teraz powierzysz niekompletnemu człowiekowi? Tak jakbyś rzeczywiście no, ślepy wsiadł za kierownicę, no jedziemy do Radomia. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, no powierzam się, ufam. Ufam. Bo bliskość tego wymaga, ona wymaga cholernego zaufania. Bo to dajesz swoje życie w czyjeś ręce. Rozumiesz? Swoje życie w czyjeś ręce. Bogu oddałem swoje życie. Dobrze. Teraz się pytam, czy ty oddasz człowiekowi. No tak. Czy teraz oddasz tej kobiecie, czy oddasz temu mężczyźnie? W bliskości ogromną rolę bierze, odgrywa fizyczna stymulacja. Ludzie się muszą dotykać, przytulać, całować, głaskać. Rozumiecie? Jeden psycholog kiedyś powiedział, że jak małżeństwo przestało się dotykać, to za rok będzie rozwód. No tak. Im bliżej, tym łatwiej. Trudno na odległość się dotykać. Rozumiecie? Trudno. Dlatego ciało partnera musi być dla ciebie atrakcyjne w 100%. 100%! A nie, bo on nie ma tak, a ona nie ma inaczej, człowieku. Chciał, żeby ona miała co? Żeby miała cycki na plecach. Chciałbym. Dobrze. Przeszyję. To jest, musi być 100% atrakcyjności. 100%. Dlatego jak ja słucham ludzi, wiesz, tu chodzi o to, żeby mieć taki duchowy związek. Ja mówię, ciekawe, ile polecisz na tym duchowym związku. Bardzo ciekawe. To duchowy związek to jest jakaś rzecz, jakiś element. I to jest oczywiste. Nikt tego w ogóle nie neguje. Tak? Tylko człowiek jest trójjedyny, Bóg jest trójjedyny i komunikacja między mężczyzną a kobietą jest trójjedyna. Trójjedyna. Bliskość to jest kompilacja zaufania, to jest przede wszystkim zaufanie. Ja ufam temu człowiekowi. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie można komuś ufać na ileś procent. Ja pamiętam, że jak z Agatą robiliśmy taki remanent naszego małżeństwa, taki, to wiecie, ja cały czas dążyłem do jednej rzeczy, że musi być zaufanie w 100%. Ja ją normalnie, ja mówię, ty musisz mi w 100% ufać. W ogóle wiecie o tym, że można człowiekowi wybaczyć, że można człowiekowi odpuścić, w ogóle można zrobić różne rzeczy, ale to nie oznacza, że się ma do niego zaufanie. To nie oznacza wcale. Jak ktoś cię zawiódł w życiu, narobił ci kurczę bajzlu, to zaufanie takiemu człowiekowi jest cholernie trudne. Już wybaczyłeś, odpuściłeś, już nic nie masz do tego człowieka, ale teraz weź mu zaufaj. Przecież się okazało, że po tylu latach Agata nie ma do mnie zaufania. Przecież my to budowaliśmy, nie wiem ile, 4 lata temu?
5? Ja takich rzeczy dotknąłem, sięgnąłem ich we własnym życiu, bo można wybaczyć, odpuścić wszystko, ja to rozumiesz. Ale kiedy zaczynasz dogłębnie iść właśnie, czy ty mi ufasz, czy ty mi ufasz, to jest wiesz. A wiesz, że miłość do końca wierzy. Tak jest napisane. Do końca. A im bardziej ktoś został zawiedziony, tym trudniej. Zaufanie. Druga rzecz to jest to, co na tą bliskość się składa, to zauroczenie drugą osobą. Ta druga osoba naprawdę musi cię interesować. Interesować. Że to musi być ktoś szczególny. Szczególnie interesujący. Bo co? No bo to się z nim związałeś. To musi być szczególnie interesująca osoba. Bo jak to taka przeciętna osoba, to po co się wiązać z przeciętną osobą? No kto chce mieć coś przeciętnego? Ja nie wiem. No coś przeciętnego. Kiedyś chodzę po HM-ie, nie? I mówię, coś tam sobie kupię, chodzę, mówię, nic tu nie mogę, kurczę, kupić. Mówię, Boże, nic tu nie mogę znaleźć. Mówię, dlaczego ja tu nic nie mogę, Panie Boże, znaleźć w tym HM-ie? A Bóg do mnie mówi, bo ty szukasz rzeczy nieprzeciętnych, a w HM-ie nie ma nieprzeciętnych. W HM-ie są tylko przeciętne rzeczy. A ja potem pogrzebałem w genezie HM-u. To jest w ogóle domena HM-u. HM ma mieć przeciętne rzeczy, bo on taką klientelę szuka. Wiesz, o co chodzi? Takiej szuka klienteli. Ja mówię, aha, mówię, to ja tu się wałęsam, kurczę, pół godziny po tym sklepie i mnie tu nic nie odpowiada, bo to jest jakieś, ja nie wiem, jakie takie, mówię, Panie Boże, takie miałkie jakieś, kurczę, takie rzadkie, mówię w sobie, kurczę. Mówię, idę do Zary. Mówię, wolę u gejów się ubierać. No tak, człowieku. Mówię, hiszpański gej, mówię, piętro wyżej niż polski. Mówię, 100 razy wolę, człowieku, nie. No bo to przynajmniej coś nieprzeciętnego. No bo człowiek szuka rzeczy szczególnych. Kurczę, wszystko mamy szczególne. Oczy, odciski palców. Bóg nas tak stworzył, rozumiecie? Bóg nas ciągnie do nieprzeciętności, do szczególności. To jest, kurczę, my jesteśmy jakby skutkiem w ogóle jego pomysłów na człowieka. Wiecie? Jeszcze raz przytaczam. Kolory, zapachy, smaki. Kurczę, no rozstrzał jak z ruskiej Katiuszy. Rozumiesz, o co chodzi? No, człowieku. HM. Ochajtałeś się z kimś nieprzeciętnym. Bo inaczej byś się nie hajtał. Rozumiesz? I ty, żeby być blisko, to musisz być zauroczony tym człowiekiem. Jego wyglądem, zapachem, wzrokiem, rozumiesz? Przyjaźń. Kolejnym elementem bliskości jest przyjaźń. Ludzie się powinni przyjaźnić. Ludzie w małżeństwach jakby się przyjaźnili. Ludzie, kochani, ile to by rozwiązało problemów. To głowy ci nie przychodzi, żeby, mówię, iść z kolegami czy z koleżankami gdzieś. To nie znaczy, że to jest złe, to nie w tym sprawa. Ty nie chcesz. Nie chcesz. To jest coś innego, nie mogę, a nie chcę. Nie chcę iść bez ciebie. Lubię cię. A nie, co dzisiaj robimy, walczymy. Czym mnie bijesz? Ustalmy od razu. Dalej, to jest wzajemna dbałość. Na bliskość to się składa. Dbałość, mam tego człowieka, dbam o niego. Wiecie o tym, że pierwsza, może powiem wam coś, czego
nie słyszeliście do tej pory. Pierwsza, jakby pierwszy wylew miłości ojcowskiej czy macierzyńskiej, to jest na partnera, nie na dziecko. Na partnera, nie na dziecko. Dziecko jest wtórne zawsze. Dzieci w związku są wtórne. Wtórne. Dzieci to jest skutek. Się przydarzyły nam dzieci. Jakieś. Ale jest w człowieku coś takiego, że taki instynkt dbałości, kiedy miłość spotykasz, prawdziwą miłość spotykasz na swojej drodze, to chcesz zadbać o tego człowieka. Zadbać. To jest taka, kurczę, twoja perła. Rozumiesz? Taka perła. I odbieranie najwyższego zadowolenia z bycia razem, że jestem naprawdę zadowolony, że jestem z tobą. Jestem prawdziwie szczęśliwym człowiekiem. To się składa na bliskość. Tam, gdzie jest bliskość, tam nie istnieje kłótnia. W ogóle wiesz, że się nie możesz pokłócić z kimś, jak jesteś z nim blisko. To jest nierealne. Bo za blisko jesteś. Nie ma szans. Za blisko. W ogóle nie ma takiej możliwości, żebyś się pokłócił. Dlaczego? Ty jesteś w takiej komunikacji z tym człowiekiem, że między wami nie zachodzi nic, co na bieżąco nie jest w ogóle rozumiane przez was. Bo jak się oddalasz, to oddala się rozumienie. Rozumiesz? A im dalej, tym bardziej w ogóle rozumienie się rozciąga. Jest taki moment, kiedy w ogóle nie rozumiesz partnera. W ogóle nie wiesz, o co jemu chodzi, nie? I tu przychodzi siostra paranoja. Zaczyna mieszkać w główce. Tak, ze swoimi scenariuszami, człowieku. Dokładnie. Ale jak jesteś tak blisko, to tam się nic, kurczę, nie wkradnie. Tam się nie pokłócisz. Czemu się nie pokłócisz? Nie masz o co. Tam od razu czuć każde nie takie bicie serca. Rozumiesz? Nie ma pretensji żadnych. Bo czujesz partnera, rozumiesz, pod każdym względem. Jeszcze nie ma pretensji. Co ty mi zrobiłeś? Nie mogłem się nic zrobić, bo się nawet nie mogłem rozpędzić. Jestem tak blisko. Rozumiesz? Nawet cię nie mogę, kurczę, uderzyć. Bo blisko jestem. Nie ma też wyalienowania. Nie ma czegoś takiego, bo kiedy jesteś blisko, jest cały czas komunikacja od drugiej strony, to ty nie uciekniesz w swoją głowę. Wiesz dlaczego? Nie masz na to czasu. Nie ma czasu na przebywanie we własnej bańce. Bo cały czas jest komunikacja. I co? I zaproszenie do przeżywania drugiego człowieka. On cię zaprasza cały czas. Chodź tutaj, a ja tak czuję, a ja mam tak. Rozumiesz, o co chodzi? I tam nie ma, że bo ja sobie teraz przemyślę te różne sprawy. Najczęściej myśliciele to samotnicy. Rozumiesz? Się oddalają gdzieś, wchodzą w swoje kątki i teraz myślą. Rozkminiają. Rozumiesz? Nie ma też, jak wspomniałem wcześniej, docierania się. Nie ma takich rzeczy. Ludzie jakby się zbliżyli do siebie od początku i byli blisko przez cały czas, to by nigdy nie było docierań żadnych. Jakich docierań? Nie ma cierpienia z uwagi na poświęcenie się.
Nie ma czegoś takiego, ja się poświęcam, ja się jemu poświęcam. O, no jak się poświęcam? To jest dla mnie czysta przyjemność. Czy ja mogę coś dla ciebie zrobić? Czy ja mogę coś dla ciebie zrobić? To czysta przyjemność dla mnie coś dla ciebie zrobić. A jak jesteś daleko, to w ogóle, ale ja jestem poświęconym człowiekiem naprawdę. Ile ja mu dałam, nic nie docenił, nic. Rozumiesz, o co chodzi? Tam, gdzie jest bliskość, jest spokój i 100% porozumienia, przyjaciele. Dlatego to jest recepta. Spokój i 100% porozumienia. Aby bliskość mogła zaistnieć, trzeba po pierwsze jej prawdziwie chcieć. Bo tak jak wielu rzeczy, ludzie nie chcą. Nie chcą. I też zobacz, spadaj swoje serce, czy ty chcesz. Czy ty chcesz takiego czegoś. Bo to jest tak jak jak jestem z moją żoną w łóżku i śpimy i w jakiś sposób ją wezmę za rękę, tak ją trzymam, nie? Dopóki nie usnę naprawdę twardym snem, nie? To staram się nie poruszyć, żeby nie zniknęła ta sytuacja. Rozumiecie mnie? Nie chcę się poruszyć. Nie zawsze mam wygodną pozycję wtedy, kiedy leżę. Ale nie ruszam się. Chyba, że ja usnę, albo ona pierwsza uśnie, wtedy delikatnie wychodzę z tej pozycji, ale trwam w tej pozycji nawet niewygodnej, żeby nie utracić tego momentu. A wiecie czemu? Bo nic dwa razy się nie zdarza. Wiecie o tym? Nic dwa razy się nie zdarza. Nic. Ta chwila, która jest teraz, to jest jedyna w swoim rodzaju. I ona się nigdy nie powtórzy. Aby bliskość zaistniała, trzeba kochać prawdziwie. A więc nie można okpić miłości. Nie można próbować być blisko bez miłości. Wiesz czemu? Szlak cię trafi. Najdrobniejszy element drugiego człowieka, który będzie przeciwny twoim przekonaniom albo jakimkolwiek, no generalnie twoim przekonaniom, czyli to cię będzie boleć. Rozumiesz? Jego pot będzie śmierdział dwa razy bardziej. Wszystko będzie dwa razy bardziej. Bez miłości to nie do zrobienia. Trzeba kochać prawdziwie. I trzeba mieć zdrową duszę, przyjaciele. Zdrową duszę trzeba mieć. Zdrową duszę, żeby być blisko. Pamiętajcie, bez bliskości nie ma przeżywania miłości. To jest niemożliwe. I małżeństwo nie ma żadnych szans, żeby mogło bez tej bliskości zaistnieć. Znaczy będzie sobie jakoś. Nie? Ale namaszczenia grzybów nigdy nie będzie tam. Grzyby tam nie wyrosną.